Jesteśmy już w Chełmie, dojechaliśmy. Proszę bardzo, długo nam to zajęło troszkę, chyba ze 3 godziny albo 2,5, nie wiem, ale tu na końcu z Lublina do Chełma jest taka no dość droga dobra, ale wiadomo, 70 na godzinę, co rusz, policja, jakieś radary, coś tam, to więc trzeba zgodnie z przepisami jechać. I dojeżdżamy do ronda, jest o Chełm mój rodzinny, hura! I tak, jedziemy najpierw do babci, po babcie, o tak, do cioci, do mieszkania, bo ona tam jest, pilnuje mieszkania, bo jej nie ma. Zjemy zupkę, zabierzemy babcię i będziemy jechać do drugiej cioci od razu, żeby Alanek wyprostował nóżki, bo no niestety ciężko. I tak dobrze zniósł tą podróż, no ale dobra, jedziemy. O, przyjechaliśmy w odwiedziny, a tu miła kartka, witajcie kochane dzieci. Pięknie ciocia zrobiła. No, idziemy. My już dojechaliśmy do drugiej cioci. Tu ma tak fajnie, kurczę, 3 hamaki rozłożyła nam, żebyśmy sobie mogły poodpoczywać. Oczywiście piękny ogródek, ile tu zieleni. No po prostu super, bajka, bajka. No i co? No i idziemy teraz do Biedronki po lody, po mleczko dla Alanka i będziemy chillować. No. Alanek. A skąd to wziąłeś? No, można. A to wszystko? No, można orzeszek zjeść. Ale to ty, Alanek, nie możesz tej, bo ona jest kwaśna i nie wiadomo ile tu leży. Nie bierzemy jej. Nie. Ale jeśli się bierze orzech, możemy zjeść. A skąd wziąłeś orzecha tego? Nie bierz do buzi, fu! Chodź, idziemy. Chodź. Nie słuchasz się? Fu! Chodź do kici. Gdzie jest Kiciuś? Idź, szukaj Kiciusia. Gdzie Kiciuś? Tam leży rozwalony. Tak? Ty tu wszędzie chcesz być. No wszędzie. No, zabawę mają maluchy. Wszystko nowe. W nowym miejscu. Zostaw to, Alanek. Nie wolno. No. Bój się, Mysiu. No, ale tak szybko się nie rozpędzaj. Super. Pięknie. Oj. Tylko tu z górki jest, to jest trochę gorzej, wiesz? Ale ci pasuje ta chule. No. To możemy z Alankiem pójść i ty z hulajnogą też na spacer. Tylko możemy pójść tam, gdzie konie są. Tylko, wiesz co, tam nie można jeździć koniem, tylko można popatrzeć, o ile będą, bo nie wiadomo, czy będą. A tu mały idzie. Mały, gdzie idziesz? Proszę bardzo, jaki pokoik mamy do spania. Ciocia artystka, więc i artystyczne wnętrze. Razem z rowerkiem mogę sobie poćwiczyć, ale dziecko zachwycone. Będę go chyba dzisiaj usypiała w tej huśtawce, bo nie mam wózka gondoli, żeby po prostu go uspać. A czasami mi zasypiał w takiej mojej huśtawce w domu, więc no, że nie mamy tutaj gondoli, więc spróbuję go tutaj na huśtawce uspać, aby zasnął, oby, miejmy nadzieję, zobaczymy. No i dzisiaj dzień minął atrakcyjnie, dzieci zachwycone u cioci, więc mają frajdę. Tu nasza walizki jedna, druga Lenki. Więc oj, spadok, mój malutki. Tak, o piłka. Piłką dużą chyba do jogi.
się bawi. Tu będziesz spał, misiu mój, w łóżeczku. Ślicznie. Wziąłam mu podusie z domu nawet, żeby miał zapaszach domu. Ale super. Dobra, to się z wami żegnam. To się z wami żegnam. Dzisiaj już kończę tego vloga. O, i brudno. Jak zwykle po lodach. Dojechałam do rodzinnego miasta. Spotkałam się z rodziną. Dużo w sumie zwiedziłyśmy. Jutro jedziemy na wieś. Pójdziemy na basen, więc nie wiem, czy będę nagrywać. Zobaczymy. Ale ogólnie no super, super. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy. I idziemy spać. Przynajmniej Ala już idzie spać. Halo, halo, witamy w kolejnym dniu, właśnie robię fasolkę, jest godzina 8:15, już wstaliśmy dość wcześnie, 5 chyba. Lenka, weź tam do pianinka zobacz, żeby Alanek łyżką nie stłukł tam nic, dobrze? Żeby żadnego sprzętu, instrumentu muzycznego tam nie stłukł. No i właśnie, i moja ciocia z wujeszkiem pojechali gdzieś tam, mieli parę spraw do załatwienia. Nawet nie wiem gdzie, tak naprawdę. No ja robię fasolkę. Oni mają dość spory ogród. Nie tutaj, tylko na innej działce. Więc to jest ich fasolka z ogrodu, więc chęcią sobie na obiad zjemy. Posiedzimy sobie do godziny 10-11 w domu. Później jedziemy właśnie tam na działkę na Sajczyce i tam coś może porobimy. Zobaczę w ogóle jak mają. Już dawno u nich nie byłam, chyba ze 2-3 lata może. Więc z chęcią zobaczę jak tam mają, co w ogrodzie. Na pewno jakieś ogórki, bo widzę, że tutaj mają takie dość duże giganty, więc mój kuzyn będzie kosił na pewno trawkę. Więc sobie fajnie wyczylujemy. Później mamy plan iść do akwaparku, więc sobie na pewno, nie wiem, czy was zabiorę ze sobą, zobaczymy, czy dam radę w ogóle, bo wiadomo, Lenka już się samą zajmie, ale sama będzie z ciocią, a ja muszę Alankiem, więc nie wiem, czy będę miała dostęp, chyba nie będę brać telefonu, bo no będą tam fajne atrakcje w akwaparku, więc też będziemy chcieli skorzystać. No to tak, to do zobaczyska, do później, na pewno działeczkę wam pokażę, a ja się zabieram do przygotowywania fasolki szparagowej. Do zobaczyska. Tak, jesteśmy już na działeczce u cioci. Jest koszone wszędzie. Tam mają ogród jeszcze, tu jest ogólnie wjazd. Brama wjazdowa. Idziemy, tutaj forteczka i idziemy, o jaki ładny ogród, ile wszystkiego, ile cyni jest, no powiem wam, że dużo tutaj, buraczki, tak, kwiatuszki. A gdzie mam wysypywać trawę z kosza? Ale fasola duża. Ogórki, ho, ho, ho. Ale dużo tego, ho, ho, ho. I malinki zrywają. No, Lenka z ciocią. Wow, ile kwiatków, śliczne kwiatuszki, no. Ile ogrodu, ho, ho, ho. No, takie wysokie urosły. Tu chyba dobra ziemia, nie? O, cebulka. Gdzie piłeczka, Lanek? Alanek, dziadzio będzie widział. Powiedz mama. Zwykle trzeba podnosić po nim rzeczy. Au, to widzisz? Au.
Ale biedny. Szramę se narobił. Alanek? Alanek, gdzie piłeczka? O, jaka szrama biedna. Nie wiem, czy to tak widać, ale już znowu mnie komary gryzą. Gdzie idziesz? Do ogrodu? Alanek! Boże, chciałam wam powiedzieć, że po prostu tutaj są komary, giganty. Jeszcze takich komarów to ja nie widziałam. Ogólnie chodzę tutaj z Alankiem na spacerek. Ała, ała. Cały czas mnie gryzą. Mamy ofy i te sprawy. I te... O, muszę od Alana odganiać. No normalnie na czapce mu siadają nawet. A mam dla dzieci, więc taki preparat na komary. Więc nie mam pojęcia, czemu to tak. Tu po prostu się są dzikie. Chyba krwi nie miały nigdy człowieczej. Nie wiem. I co, chodzimy sobie. Widzę, że się zapowiada deszcz. Pochmurno jest z tamtej strony. Idzie jakaś burza. Więc będziemy uciekać. A za chwilkę jeszcze Lenka zbiera ogórasy. Więc niech zbiera. Proszę bardzo.